Witam. Na tym filmie pokażę, jak łączyć elementy siodełkowe, kwadraty babuni. Od razu będę robić ozdobną torebkę i od razu pokażę, jak łączyć właśnie takie elementy. Tutaj mam dno torebki i trzy kwadraty, które zamierzam przymocować do właśnie tego dna. Te dno torebki i kwadraty szydełkowe należy łączyć tak, żeby prawa strona, czyli ta, była na wierzchu torebki. Tutaj widać lewą stronę. Lewa strona robótek szydełkowych jest bardziej taka pofałdowana. Widać od razu, że to jest strona lewa i tutaj jest strona prawa. Może pokażę jeszcze. Tutaj jak wygląda prawa strona, a jak wygląda lewa strona. Jest ona taka pofałdowana. Tak więc odwracamy tak i łączymy tak, żeby było na prawej stronie. Jak to robimy? Przykładamy róg do roga. Ja może najpierw złączę podstawę z kwadratami. Najpierw dopasowujemy tak naszą robótkę, żeby róg pasował do roga jak najbliżej, żeby później wszystkie kwadraty ładnie do siebie pasowały. Złączamy naszą robótkę. Jednak najpierw robimy na włóczce pętelkę. Robimy pętelkę. Dłuższy koniec przekładamy i zaciągamy. Zmniejszamy oczko. To będzie tak dla początkujących pań takim łatwiejszym sposobem. I co teraz robimy? Bardzo dobrze dopasowujemy te dwa elementy do siebie. Wkładamy szydełko przez jeden element, przez drugi element, wkładamy do naszej pętelki, przeciągamy przez dwa elementy i robimy oczko ścisłe. Tak jakby zaciągamy naszą robótkę. Tym sposobem złączyliśmy nasze dwie robótki. I co teraz? Ja wymyśliłam sobie, że będzie wzór łączenia widoczny i uzyskam to dzięki temu, że będę robić ten wzór, będę łączyć te kwadraty, te elementy półsłupkami. Czyli robię jedno oczko łańcuszka, narzut, wbijam następne oczko na robótki, również przez drugą robótkę, żeby przechodziło, łapię niteczkę, wyciągam ją przez dwa i jeszcze raz przeciągam nitkę. To jest półsłupek. Jeszcze raz robię narzut. Wbijam w następne oczko, które ma przechodzić szydełko przez dwa elementy. Przeciągam nitkę i robię półsłupek. Jeszcze raz. Następne. Powolutku przeciągam i półsłupek. Znów przeciągam w następne. I tak do samego końca. Ja może pokażę, jeszcze zrobię kilka takich
półsłupków należy dokładnie uważać, żeby na przykład nie przeoczyć któregoś oczka, nie zrobić na przykład tutaj, bo będzie dziura. Będzie po prostu taka dziura. Należy dokładnie uważać, żeby przechodziło przez jedno i przez następne. Tutaj też proszę uważać, o właśnie, żeby pasowało oczko do oczka. Wcześniej narzut. Z początku będzie się trochę mylić, ale z biegiem czasu będzie dobrze. Ja wybrałam taki bardziej wypukłe łączenie, może już pokażę. Będzie ono wyglądać tak. Będzie to takie widoczne dość łączenie. Dlaczego? Dlatego, że jest to i łączenie, i kwadrat, i podstawa. Będzie w jednym kolorze. Ta torebka będzie miała jeden kolor. Dlatego to łączenie będzie takim dodatkowym elementem dekoracyjnym. Jeżeli nie chcą Panie, żeby było widoczne takie grube łączenie, wystarczy robić to na drugiej stronie. Proszę zobaczyć, że tutaj będzie widoczny tylko gładki i delikatny szew. Tym sposobem niejako zleje nam się całość tej robótki. Można również użyć do łączenia tych kwadratów innego koloru włóczki. Tak więc do samego końca łączymy te kwadraty półsłupkami. Ja może tylko pokażę jeszcze, jak połączyć następne kwadraty. Także łączymy półsłupkami. Tutaj dość ciężko będzie przechodzić, ale o właśnie, tym sposobem doszliśmy do połączenia jednego elementu. Tak wygląda. Jest wypukłe łączenie, a z drugiej strony gładkie. Także to jest kwestią gustu po prostu, z której strony panie będą łączyć te elementy. Teraz po prostu przykładamy następny kwadrat, tak, żeby oczywiście nie pomylić stron lewej z prawą. Przykładamy go tak, żeby dokładnie pasował do naszego dna, element do elementu. Ładnie łączymy i już mamy złączone. Tutaj troszkę trzeba uważać, żeby to dobrze połączyć. Proszę zobaczyć. I tak się ma rzecz do samego końca. Do samego końca robimy taką metodę łączenia. Ja teraz zrobię krótką pauzę i pokażę Paniom za chwilkę, jak łączyć nasze elementy w tą stronę. Teraz pokażę, jak łączyć elementy tą stronę. Jest to identyczna metoda jak tutaj. Jedynie może początek troszkę nastręczać trudności. Również będziemy robić półsłupkami. I teraz. Należy znów pamiętać o tym, żeby strony były prawe,
prawe strony, nie lewe tutaj. Układamy tak, jak już by tak miało być. I co teraz? Znów bierzemy włóczkę, robimy pętelkę, zaciągamy ją, zmniejszamy. Bierzemy nasz złączony element. Dobrze dopasowujemy jeden do drugiego. Tutaj jest, zrobiła się taka dziurka. Wkładamy tutaj szydełko przez dwa elementy. Naszą pętelkę mamy. Przekładamy przez szydełko i wyciągamy tutaj z tej strony i robimy jedno oczko łańcuszka. Zaciągamy dobrze. Tym samym połączyliśmy te dwa kwadraty. Jednak musimy zrobić jeszcze jeden myk. Wkładamy szydełko tutaj. Dlaczego? Zaraz pokażę. Wkładamy szydełko tutaj. Przekładamy przez pętelkę, zmniejszamy ją i przeciągamy przez to miejsce. Wyciągamy naszą pętelkę tutaj. Tym sposobem zaczniemy robić nasze łączenie właśnie od spodu. A tak, gdybyśmy tego nie zrobili, zaczęlibyśmy tak nasze łączenie elementów od tego momentu, a tu by była taka brzydka przerwa. Tym samym będziemy robić od podstawy to łączenie. Czyli składamy dokładnie nasze kwadraty. Robimy dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, narzut. W następne, akurat tu jest ta dziurka, przekładamy szydełko i robimy półsłupek. Przeciągamy. Znów narzut. I w każde następne oczko dokładnie sprawdzamy, czy jedno do drugiego pasuje. I półsłupek. Znów w następny. Dopasowujemy tutaj. I przeciągamy. Może ja pokażę, jak już do tej pory to nasze łączenie wygląda. Wygląda to tak. Takie wypukłe, rzucające się w oczy. Jednak jeżeli komuś się tak nie podoba, może robić po drugiej stronie. Wtedy jest wszystko bardzo ładnie połączone. Nie widać tych łączeń. To jest kwestia gustu. Także tak się łączy elementy. Można łączyć te elementy właśnie tak jak ja, półsłupkami lub oczkami ścisłymi. Oczko ścisłe robimy również przekuwając. Oczywiście bez narzutu, od razu przekuwając przez dwa. Przeciągając i od razu, może jeszcze raz pokażę, od razu wbijamy i przeciągamy. To jest taka druga metoda, ja tutaj tylko pokażę oczkami ścisłymi, którą też trzeba dokładnie uważać, jak się robi. Tym sposobem to łączenie jest
inne. Proszę zobaczyć, że jest one inne niż nasze półsłupki. No, jeżeli któraś z pań ma takie życzenie, można też łączyć oczkami ścisłymi. Dziękuję i życzę powodzenia.